Okay. One. Laser pokazuje, gdzie trzeba przyczepić ciężar. Drogi nie dodają te ciężarki, trzeba je będzie zapastować chyba, żeby nie było widać, że są takie. What? 10 years ago, I sold it. Problem właśnie z oponami w takim rozmiarze 30-35, znaczy niskoprofilowe. Dziękuję. Czekaj, aż zrobi pop. Skoczyło na swoje miejsce. Ostatnia pompa. Przyjechała opona następna. No proszę, tak będą wyglądały kółeczka. Dociągnąć trzeba kluczem dynamometrycznym, żebyśmy nie zgubili kół.
okoliczności, no bo wszystko trwało długo. Wymiana czterech opon. No zgadnijcie ile? Powiem wam szczerze, jak na spowiedzi, 167 dolarów. Więc wyglądają moje felgi nowe w BMW. Zdaję sobie sprawę z tego, że są różne gusty, że nie wszystkim one się podobają. Już na forum w temacie o moich samochodach parę osób mnie skrytykowało, parę mi pokazało inne felgi, które są znacznie ładniejsze od moich. Ja jestem z nich bardzo zadowolony. Mnie się właśnie takie podobają, że są. Bo zawsze chciałem mieć czarne koła i ten element aluminiowy, ta obwódka aluminiowa mi się bardzo podoba, bo po prostu rozjaśnia, nie cały samochód jest jasny, cały samochód jest taki wesoły. Ten kolor, który się nazywa Silverstone 2, kolor zresztą, który tylko w samochodach M jest do nabycia, nie ma żadnego BMW, który nie jest w pełni samochodem M. W takim kolorze. Ten kolor Silverstone na moim samochodzie jest o tyle zdumiewający, że on jest w zasadzie srebrny z lekko niebieskim odcieniem, ale przyjmuje jakby kolor świata zewnętrznego. To znaczy, jak jest niebieskie niebo, to on bardziej błękitny wygląda. Jak się postawi samochód na trawie, to on wpada w zielony. Jak jest pochmurny dzień, to on staje się taki staloszarowy, szarostalowy, to chciałem powiedzieć. Więc pod tym względem właśnie jest bardzo ciekawy kolor, no ale też jest taki kolor babski, jasny, radosny.
nie jest mój samochód takim samochodem jak no, czarne BMW bez chromów i z czarnymi kołami. Także myślę, że właśnie ponieważ jest taki ten samochód, to dlatego bardziej pasują właśnie takie koła z tym srebrnym akcentem, srebrzystym akcentem. Także przynajmniej jestem zadowolony. No jedyny problem właśnie taki, że zwłaszcza te przednie koła są troszkę bardziej wpadły do środka. One nawet do tego stopnia, że jak się skręci do oporu kierownicę, to wewnętrzna część opony zaczyna dotykać wewnętrznej części wnęki koła. Także będą dystanse, tak zwane spacers, czyli te koła zostaną przesunięte na zewnątrz o 12 mm z tyłu, o 18 mm z przodu. Także samochód jeszcze będzie lepiej wyglądał, no ale oczywiście jak te dystanse przyjdą, no to będą kolejne ciekawostki, na których będzie można zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście zapraszam. No i zapraszam też do nowego filmu, który nie będzie w cyklu ciekawostek. Natomiast będzie tam parę słów o naszym spotkaniu w Krakowie. Także jakby ktoś się chciał spotkać ze mną w Krakowie, to szczegóły na następnym filmie. Trzymajcie się i do zobaczenia ewentualnie. Wiosna. U nas jakaś czeresienka też zaczęła kwitnąć. Ale patrzcie, jak te drzewa ładnie kwitną. Po prostu nie da się ukryć, że wiosna jest. Temperatura dzisiaj 18 stopni Celsjusza. Więc już jest wiosennie i takie piękne drzewka mamy na osiedlu. Jak widać. Zielone listki już się też pokazują. Także wiosna już jest. No zresztą dzisiaj jest 20 marca, więc najwyższy czas, żeby ta wiosna rzeczywiście była.